Tuba Marek gości dzisiaj na weselu u Bryksów. Jest z nami pani Bogusława Sieroszewska, reżyser i autor dzisiejszego przedstawienia. Dzień dobry, pani Bogusława. Dzień dobry państwu. Pani Bogusława, przepiękne przedstawienie, przepiękne widowisko. Skąd pomysł na wesele? Historia Marek jest właściwie tutaj inspiracją. Pomysł może naszej koleżanki, panny młodej, Augusty Schulz, z domu Schulz, czyli naszej Agnieszki Szafrańskiej, która po przedstawieniu zeszłorocznym imieniny Flory Bricks powiedziała, że na kolejną noc muzeum, czy kolejny rok, 2016, musi być nowa sztuka, kolejna sztuka i niech będzie, to jest jej tytuł, Wesele u Bricksów. Wiedziała, znała już, że przecież w sztuce imieniny Flory Bricks nowożeńcy, prawda, pojawiają się na imieninach i postanowiliśmy napisać jak gdyby akt pierwszy, prawda, to może to już będzie sztuka w trzech aktach, bo mamy imieniny Flory Bricks, akt drugi. Teraz pierwszy, Wesele u Bricksów i muszę się pochwalić, napisałam również trzecią sztukę w Pałacyku po Bricksów, czyli powiedzmy jest to tak gdzieś 20 lat po imieninach Flory Bricks, o Bitwie Warszawskiej. Za rok może uda nam się, jesteśmy w trakcie przygotowań kolejnej sztuki. No właśnie nie było, czekaliśmy, znać, że Augusto jest siebie ubiegły. Ależ macie pogodę w tych warkach, iście jak Anglii! Witam wszystkich gości bardzo serdecznie. Witam. Proszę państwa, w jaki sposób udało się odtworzyć stroje z epoki? Proszę pana, jeśli chodzi o stroje kobiece, tworzyłyśmy same. Według tego, co wyczytałyśmy z podręczników z historii, tak? Także krawcowe tutaj były zaangażowane, my same osobiście. No i przede wszystkim jest to zasługa Bogusi Sieroszewskiej, tak? Która napisała scenariusz do Wesela u Bricksów. Bardzo się zaangażowała, zresztą ona wszystko wie na temat tej epoki, jest anglistką, prawda? Ma kontakt z tą rodziną w Bradford, z rodziną Bricksów i to ona dopytywała, dzwoniła, jeździła tam do Anglii, prawda? A potem to, tak jak mówiła nam, tak absorbowałyśmy nasze krawcowe i nam to szyły, tak? A jeśli chodzi o mężczyzn, to proszę się dopytać, bo też się bardzo napracowali. Jeśli chodzi o męskie ubrania, ten frak, który tutaj obecnie mam, został zakupiony w zeszłym roku w Anglii. To jest oryginalny frak z Anglii. Właśnie taki frak, w jakim chodzili wtedy panowie na przełomie XIX i XX wieku. Cylinder udało się wypożyczyć w Operze w Warszawie, w pożyczalni. Staraliśmy się właśnie odwzorować te stroje, te ubrania na podstawie również zachowanych zdjęć archiwalnych, które jeszcze zachowały się z tamtego okresu. Witam państwa. Stroje i akcesoria, które posiadamy do tej sztuki, które odtworzyliśmy w tej sztuce, udało nam się zdobyć, przynajmniej w moim zakresie, z prawdziwych zasobów historycznych, to znaczy na bazarze staroci, na kole w Warszawie. Tam zakupiłem prawdziwą laskę z XVIII wieku, binok, którego mogę się szczycić, bo naprawdę jest w świetnym stanie i spełnia swoją rolę, funkcję, oraz pozostałe, jak melonik, smoking. Staraliśmy się odwzorowywać jak najbardziej to, co jest oryginalne, żeby nasi widzowie mogli przenieść się tak naprawdę do tamtej epoki. I pronounce Mr. Alfred Bricks and Mrs. Augusta Bricks, husband and wife. Mr. Bricks, you may now kiss the bride. Gospel! Czy w dzisiejszym spektaklu zostały oddane brytyjskie zwyczaje weselne? Jak najbardziej. Oczywiście staraliśmy się zawrzeć w scenariuszu wszystko to, co dzieje się naprawdę podczas wesela angielskiego. Panna młoda ma na sobie coś pożyczonego, coś niebieskiego, coś starego. Obrączki zostały włożone na lewą rękę, tak jak nakazuje brytyjski zwyczaj. I sama ceremonia również została przeprowadzona w taki sposób, żeby nie odbiegała niczym od zwyczajów angielskich. W torcie weselnym według angielskiej tradycji i zwyczaju był ukryty pierścionek. W trakcie krojenia, potem w trakcie konsumpcji ktoś go znalazł. Był taki szczęśliwiec w markach. To również angielska stara tradycja. Stroje, w których występujemy, zostały przygotowane specjalnie na wzór strojów z końca XIX wieku i początku XX wieku.
tak, żeby jak najbardziej odtworzyć klimat tamtej epoki. I jesteśmy w tym historycznym również miejscu, w którym to wydarzenie ponad 130 lat temu miało miejsce. Mili goście, żal rozstawać się z wami, żal rozstawać się z markami, ale na nas już czas. Panie Antoni, czy w przedstawieniu Wesele Ubriksów została oddana atmosfera epoki? Staraliśmy się ze wszystkich sił, żeby przybliżyć mieszkańcom wydarzenia, atmosferę i klimat tamtych czasów. Wszystkie postacie, jakie odtwarzaliśmy, są historycznymi postaciami związanymi tu z markami. Zaczynając od Johna Briggsa, Flory Briggs, która była gospodynią dzisiejszego dnia. Później Alfred Briggs, brat Johna Briggsa, Augusta z Szulców z Warszawy. To są wszystko postacie historyczne. Staraliśmy się oddać klimat, pokazując nawet stroje, jakie były, obowiązywały w tamtych czasach i w tamtej epoce. Myślę, że fakt, to, z jakim przyjęciem spotkało się to nasze skromne przedstawienie, świadczy, że są potrzebne takie po prostu. Przybliżyć ludziom historię marek. Przedstawienie bardzo mi się podobało. Aktorzy, chociaż nie profesjonaliści, ale grali wspaniale. Dali z siebie wszystko. Przedstawienie było dowcipne, edukacyjne, bardzo ciekawe. Wszyscy byli bardzo zaangażowani, także wielkie brawa dla organizacji, dla aktorów, dla całego przedsięwzięcia, bo no, uważam, że świetne, przesympatyczne i takie inspirujące, łączące tutaj społeczność marek. Jest to ważna historia naszego miasta, no, bardzo istotna. A tym bardziej uważam, że i dla starszych markowiaków przypomnienie historii i dla nowych zapoznanie się z naszą historią. Uważam coś wspaniałego, naprawdę, bardzo nam się podobało. Rozpoczyna nową tradycję marecką, wianki mareckie. To też jest pomysł naszej koleżanki Agnieszki Szafrańskiej. W okolicy 24 kwietnia, czyli Nocy Świętojańskiej, różne miasta polskie organizują właśnie wianki, jakieś wianki. Nawet w Warszawie wczoraj były wianki, prawda? Ale żeby to było kojarzone z taką właśnie Nocą Świętojańską, spuszczanie wianków na wodzie, które dzisiaj będziemy już po zakończeniu imprezy o godzinie 21 puszczać na rzece Długiej tutaj w Markach. Ale teraz już tutaj tak cicho wszyscy poszli na tańce. Zespół marecki The Music Machine zaczyna przygrywać. Pomimo wcześniejszego deszczu zabawa się już czuje, że rozkręca. A później za chwilę zaproszę na grę w krokieta. Angielską grę z przełomu XIX i XX wieku, w którą grały przede wszystkim kobiety, że proszę nie mylić z krykietem, grą typowo dla mężczyzn. W krokieta grały kobiety nawet w Polsce, nie tylko w Anglii. Jest seria obrazów Leona Wyczółkowskiego, w którym kobiety w długich sukniach z drewnianymi młotkami uderzają kule w parku, na jakieś łące. Więc zaproszę i nauczę bardzo prostych zasad tej gry.